Cześć, jestem Janusz i opowiem Wam o moich wrażeniach z szkolenia PPS. Przed szkoleniem to była wielka niewiadoma. Żarła mnie ciekawość, na czym to tak naprawdę polega. Czytałem tam coś było o hipnozie, jakieś zwalczanie barier. To była dla mnie magia, coś początkowego, więc kierowała mnie po prostu czysta ciekawość. Jak wtedy wyglądała moja sytuacja z kontaktami damsko-męskimi przed szkoleniem? Nie było dobrze, nie było źle. Miałem swoje porażki, małe sukcesy. Czy bałeś się podejść do nieznanej dziewczyny? Tak, bałem się podejść. To też się powiem, zależy w jakiej sytuacji. Jeśli miałem konkretny cel, taki bardzo trywialny, że gdzie się coś znajduje, czy powiedzmy bank, gdzie miałem iść, czy jakiś sklep, czy bankomat, to nie było problemu, bo podszedłem totalnie swobodnie i rozmawiałem z taką kobietą. Natomiast jeśli miałem podejść w taki sposób, żeby poprosić ją o numer telefonu, bądź skomplementować ją, tutaj już tworzyła się pewna bariera. Czyli miałeś już cel jakiś bardziej taki romantyczno-seksualny, dokładnie, tak? Dokładnie. Podobała ci się dziewczyna, tak? To wtedy tak, było to wtedy już problem. Czułem taki, wiesz, takie ściśnięte gardło i płuca i tutaj już się krępowałem. Więc tak wyglądały moje podejścia w stosunku do kobiet przed tym PPS-em. Później kupiłeś produkt PPS ode mnie. Tak, pierwszy produkt. Bardzo obszerny materiał. Podzieliłem sobie go na kilka razy, ale oczywiście go przeczytałem. Zapoznałem się ze wszystkimi materiałami. I powiem Wam, że nie było jakiegoś super wow, że nagle już byłem typowym podrywaczem, ale to mi tak rozświetliło moje myślenie, że tak naprawdę większość tych barier, ograniczeń, jakie czułem w stosunku do kobiet, żeby podejść do nich, nieśmiałości, były związane z moją głową i to, co mi wpajało społeczeństwo z zewnątrz. Tak naprawdę cała praca polegała na zmianie swojego sposobu myślenia. I tak było po części. Zaraz po przeczytaniu całego szkolenia przelałem to na praktykę. Wiadomo, początki było się to oswojenie z tym materiałem. Wspomniałeś, że bałeś się hipnozy jakoś wcześniej, czy śmieszyła cię hipnoza, coś takiego? A, tak, hipnoza. To też była taka dla mnie wielka niewiadoma, bo to generalnie taki miałem obraz związany z tym, że hipnoza polega na tym, że jest jakiś facet z wahadełkiem, hipnotyzuje ciebie, tak? To jest totalna bzdura, tak nie jest. Mogę Wam powiedzieć, że po tym szkoleniu hipnoza jest dla mnie czymś normalnym. To jest po prostu taka rozmowa z drugą osobą, bardziej taka uduchowiona. Co mam na myśli? To znaczy, że chcemy dojść do Twojego źródła problemu i zwalczyć to źródło problemu, żeby ono już nigdy z powrotem nie powracało. Czyli nie było to takie straszne, jak się wydawało wcześniej? Nie, wręcz przeciwnie, teraz nawet sam się zacząłem interesować hipnozą i wykorzystywać niektóre triki w rozmowie z moimi znajomymi, którzy też mają jakieś problemy. Przesłuchałeś te wszystkie hipnozy według planu, zgadza się? Tak, i tak, jakie były twoje odczucia w czasie słuchania tych różnych nagrań? Powiem Wam tak, że powiem Ci, Marcin, że po tych materiałach w momencie, kiedy je słuchasz, to jednak to w jakiś sposób wpływa na Twoje myślenie już podczas samego słuchania. Nakręcasz się w taki sposób, że zwalczasz te różne bariery myślowe i stajesz się taki bardziej wolny, jeśli chodzi o otoczenie, w którym się znajdujesz. Jesteś po prostu bardziej śmiały, bardziej się czujesz męski. Takie ja odnosiłem wrażenie po przesłuchaniu tych nagrań. Okej, tam były też różne ćwiczenia w skrypcie i nagrania rozmów moich z kobietami. Tak. Zrobiłeś ćwiczenia? Powiem Ci szczerze, że nie zrobiłem ich. Czyli zrobiłeś tylko, słuchałeś tylko nagrań, tak? Audio? Tak. Mhm.
Okej. Okay. Później byłeś też na tym jednodniowym szkoleniu na sali. Tak, z Michałem Jankowiakiem i ze mną. Dokładnie, dokładnie. Tam byłeś też hipnotyzowany. Tak, tak, tam byłem hipnotyzowany, więc odczułem cieleśnie na sobie, na czym to polega. No i nawet specjalnie usiadłem w pierwszym rzędzie, tak, żeby być aktywnym i żeby przy jakiejś nadarzającej się okazji móc skorzystać z jakiegoś materiału, który będzie testował na mnie Michał osobiście. Jasne. Okej. Okay. Powiedz mi, jak jest teraz po tym wszystkim? Minęło trochę czasu od tamtego wydarzenia? Tak, minęło trochę czasu i mogę ci powiedzieć, że moje relacje z kobietami poprawiły się. Wiadomo, nie każde podejście jest ugruntowane sukcesem, zdarzają się też porażki, ale w rozmowie z kobietą czuję się bardziej swobodny i lepiej mi się rozmawia. Potrafię dobrać bardziej pikantniejsze słowa w stosunku do kobiet, które to się im podoba. Nawet jeśli nie dadzą mi numeru telefonu, żeby dalej nawiązać kontakt, to widzę po ich reakcjach, że podobało im się to. Więc generalnie jest na duży plus niż było. Jak z tymi ściśnięciami, jakimiś blokadami, które cię trzymały? Tego już nie ma. Tego już nie ma. Te wszystkie tego typu wewnętrzne dolegliwości związane z podejściem do kobiet minęło. Po prostu zmieniłem swój sposób myślenia po tym szkoleniu, które naprawdę pomogło. Okej, okay. Chcesz coś jeszcze dodać? Jeśli nie masz żadnych pytań, to nie. Okej, okay, dobra, to dziękuję ci bardzo, Janusz. Okej, dzięki Marcin. Cześć.